Athlon 200GE. Procesor kosztujący zaledwie około 250 zł. Masakra po prostu. Pytaliście mnie sami o ten procesor, żeby zrobić jego testy. Udało mi się więc go wyczarować i zapraszam Was dzisiaj na film. A tak w ogóle to cześć, witam Was na kanale portalu FPC. Moi drodzy, pytaliście mnie o ten procesor i ja tutaj już pisałem wcześniej, że tak, będą testy i że będę budował komputer mniej więcej, powiedzmy sobie, w cenie konsoli, czy który mógłby być w cenie konsoli, więc tutaj te dwa fakty należy połączyć, słuchajcie. Nie chcę robić kolejnego testu tego procesora i na YouTube, jak się nie mylę, i na pewno na portalach już są testy również ze zintegrowaną kartą graficzną, bo ten procesor taką posiada, WEGE. Ja zrobię troszeczkę coś innego. Budujemy dzisiaj komputer, a osobno będą testy. Komputer, który staram się zbudować w miarę rozsądnych pieniążkach, tak żeby całość grała. Więc nie samym procesorem człowiek żyje. Słuchajcie, krótkie przedstawienie części. Mamy Athlona 200G, który będzie bazą do budowy komputera. Albo inaczej, ten procesor spocznie na płycie głównej od Gigabyte'a AB350M Gaming Wi-Fi. Sama płytka kosztuje około 500 zł, czyli prawie dwa razy tyle, co sam procesor. Możecie ze spokojem wybrać płyty również tańsze i ten procesor też będzie bez problemu śmigał. Ta płyta ma taką zaletę, że posiada już wbudowaną kartę sieciową. Więc jeżeli byście chcieli budować jakieś HTPC typowo do telewizorka i jeszcze bazować na zintegrowanej karcie graficznej, to malutka obudowa i ta płytka główna, sorry za szeleszczenie, w standardzie, Mini ITX będzie doskonałym rozwiązaniem. Ok, kolejna sprawa to pamięci. I tutaj tak, biorąc rozsądnie pod uwagę, to myślę, że raczej większość osób zainwestuje w 8 giga, jeżeli bez możliwości rozbudowy, bo na przykład ta płyta posiada tylko dwa sloty, no to najlepiej 8 giga w jednej kości za jakiś czas dołożyć drugą, natomiast no ja ten sprzęt nie kupowałem, tylko dostałem do testów i do testów od razu dotarł zestaw dwóch kości po 8 giga, czyli 16 w sumie, taktowanie 3200 MHz, zobaczymy jak to będzie śmigało w ogóle na tej płycie głównej, czy te 3200 MHz będzie uzyskane. Jest to ilość pamięci, która nawet do grania w zupełności będzie wystarczająca na chwilę obecną. Ale teraz tak, słuchajcie, karta graficzna. Jeżeli czytaliście już recenzję gdzieś tego procesora, to wiecie, że tutaj nie mamy obsługi pełnych 16 linii. Tutaj max razy 8. Oczywiście PCI Express 3.0, ale 16 nie liniami, a 8. Dlatego nie ma sensu kupować tutaj nawet średniopółkowych kart graficznych. W zupełności takim maksem będzie RX 560, albo alternatywnie, jeżeli chcielibyście kartę ze stajni NVIDIA, no to GTX 1050, już nawet w 1050 ja bym nie inwestował. I taka karta graficzna, w zależności oczywiście od firmy, to wydatek też pira z oko około 500 zł. Kolejna kwestia to kwestia chłodzenia, słuchajcie. Ten procesor posiada bardzo niskie TDP, jak się nie mylę, na poziomie 35 W. Jest to więc bardzo mało i na dobrą sprawę, matko jedyna, i na dobrą sprawę można by nawet ten procesor chłodzić pasywnie. Oczywiście jakiś radiator musi być, tak, ale nawet bez wentylatora. Tutaj już w zestawie mamy niewielki, naprawdę niewielki radiatorek z wentylatorem i on powinien sobie bez problemu dać radę z tym procesorem. Jednak ja jak to jak musiałem poszaleć i poprosiłem tutaj jeszcze również o pomoc firmę Silentium PC, za co dziękuję. I do tej platformy specjalnie udało mi się ściągnąć, słuchajcie, Spartana 3 Pro. No chłodzenie aż tu nad wyraz, jak chodzi o ten procesor. Tu jeszcze będzie spory zapas, jeżeli chodzi o temperatury. A tego procesora nie podkręcicie, to też bym chciał zaznaczyć, więc tu już absolutnie nie ma co szaleć z lepszym chłodzeniem. Nawet ta wersja nie Pro też by dała radę, ale tutaj dużych różnicy cenowych nie ma. I ten procesor, żeby to ładniej wyglądało, było ciszej i po prostu z uwagi na moje uprzedzenie do takich najprostszych chłodzeń boksowych, będzie chłodzony właśnie tym Spartankiem. Cały zestaw trzeba czymś zasilić, moi drodzy. I tutaj również z pomocą przychodzą zasilacze od Silentium PC. Jeszcze nie widzicie, co to jest, a może niektórzy już się domyślają. Jest to jeden z ich budżetowych modeli zasilaczy o mocy 350 W, który równie dobrze może do Was dojść tylko właśnie w takiej folii. Silentium PC Element E2.
Słuchajcie, zasilacz, który będzie miał jeszcze spory zapas mocy, jak chodzi o tą platformę. Przypomnę, mamy tutaj Athlona 200GE oraz RX-a 560 jako bazę do budowy całego zestawu. Zanim przejdę do obudowy, jeszcze dwa słowa na temat dysków. No i tu tak na dobrą sprawę wiadomo, że każdy będzie do tego podchodził gdzieś tam indywidualnie. Możecie albo zainwestować w tańszego SSD-ka. Podejrzewam, że wybierając budżetowy zestaw raczej nie będziecie kupowali topowych dysków na M2 itd. itp., a raczej skupicie się na tym stosunkowo niedrogim. I tutaj jest sporo opcji. To może być Adata SU650, SU800, to może być właśnie Toshiba TR200. Opcji jest sporo, ale jeżeli będziecie też chcieli trzymać większą ilość gier, a może jeżeli właśnie będziecie budowali HTPC w oparciu o płytę Mini ITX, to będzie Wam zależało na pojemności, żeby móc gdzie trzymać swoje zdjęcia, filmy, to wtedy prawdopodobnie wybierzecie dysk talerzowy, na przykład Toshiba P300 albo WD Blue o pojemności 1 TB, 2. No i obudowa. W czymś to trzeba zamknąć. Tutaj też nie chciałem szaleć z ceną. Są oczywiście obudowy takie, które idealnie nadałyby się do budowy HTPC opartego o taką niewielką płytę, ten zestaw. Natomiast tutaj bardziej idę w stronę stacjonarek i... A, jest. Widać. Armis AR1. Obudowa wręcz gigantyczna do tej płyty. Ale tutaj, chociaż mogłem na dobrą sprawę wybrać każdą, stwierdziłem, że ta z uwagi na cenę do budowy całego tego zestawu będzie jedną z lepszych opcji. A teraz składamy to wszystko. Dzisiaj wyjątkowo swój blat roboczy przyniosłem właśnie tutaj, gdzie zazwyczaj nagrywam, bo chcę, żebyście wszystko w miarę dobrze widzieli. Ja już coś mam przygotowaną do testów, do złożenia, matki jedyna, testy to dopiero będą. Z jedną uwagą, ponieważ płyta główna to jest sprzęt testowy, który gdzieś tam od redakcji do redakcji jeździ. Niestety zdarzyło się tak, że komuś się przydała zaślepka na porty wejść-wyjść. Nie będzie więc to wyglądało jako specjalnie uroczo, ale działać będzie jak najbardziej. Ok, bierzemy się za składanie. Ja już sobie wszystko przygotowałem na zewnątrz, tak żeby po prostu mieć do tego łatwy dostęp i to wszystko poszło ładnie, sprawnie. Zaczynamy oczywiście od instalacji procesora na naszej płycie głównej. Odbezpieczamy sobie slot, bierzemy nasz procesorek, w tym przypadku Athlonika 200GE, kosztujący około 250 zł zaledwie. Należy oczywiście pamiętać o prawidłowej instalacji procesora w sokecie. Mamy zaznaczony taki złoty trójkącik i odpowiednie oznaczenie na sokecie, tak żeby wszystko do siebie pasowało. Kolejnym etapem, jeszcze nie zakładam chłodzenia, jest instalacja pamięci RAM. W tym przypadku mamy dwie kości, więc całość od razu będzie działała w trybie dwukanałowym. Instalujemy sobie więc ramy. Jeżeli macie cztery sloty, zwróćcie uwagę, które obsadzać. Takie informacje znajdziecie w instrukcji obsługi od Waszej płyty głównej. Zazwyczaj jest to slot drugi i czwarty, jeżeli mamy tylko dwie kości. Słuchajcie, płyta główna już jest praktycznie gotowa. Nie zakładam jeszcze chłodzenia. Zainstalowanie chłodzenia jest tutaj dziecinnie proste, ponieważ mamy już na naszej płycie oczywiście odpowiednie zapięcie, w przypadku AMD już coś takiego jest, a z chłodzeniem też problemu nie ma, ponieważ tutaj nie potrzebujemy żadnego backplate'u składać, mamy po prostu zaczepy i będziemy to tylko zaczepiali. Ale wcześniej zainstaluję sobie płytę główną w obudowie. Bierzemy więc naszą obudowę na nasz blat roboczy i żeby wszystko ładnie sobie poukładać, rozkręcamy całość, żebyśmy mieli po prostu dostęp. Panele boczne warto sobie odłożyć gdzieś z boku. Zasilacz na razie też mam z boku, żeby nie przeszkadzał. To samo instrukcja i oczywiście woreczek z akcesoriami, które się jak najbardziej przydadzą. Tutaj jak chodzi o akcesoria, to mamy wszystkie niezbędne śrubki do instalacji komputera w obudowie, a dodatkowo są także opaski zaciskowe. Niektórzy je podobnie sztrytytkami nazywają, żeby można było bez problemu kable w obudowie poukładać. Armisa AR1 bodajże jeszcze nie widzieliście, więc od razu króciutko. Jest to obudowa, która wspiera płyty główne także w standardzie ATX pełnego, dlatego to maleństwo będzie tutaj wyglądało
Z jednej strony bardzo pociesznie, ale z drugiej strony jaka wentylacja. Słuchajcie, mamy tutaj zintegrowany czytnik kart pamięci, mamy dwa USB 3.0, mamy wejście dla mikrofonu oraz wyjście słuchawkowe. Cały panel to tworzywo, taki szczotkowany plastik. Jeżeli chodzi o miejsce na aranżację, okablowania tego za dużo nie ma. Są oczywiście przepusty, oczywiście bez kołnierzy. Mamy także dedykowane zatoki do instalacji dysków 2,5-calowych, ale dysk 2,5-calowy możemy także zainstalować sobie tutaj, jeżeli będziemy mieli oczywiście odpowiednie reduktory, i tu także instalujemy dyski 3,5-calowe. Jeżeli chodzi o napęd optyczny, tutaj także nam nagrywarka wejdzie, a zasilacz instalowany jest tak, jak kiedyś to miało miejsce. Nazwalibyśmy to teraz niestandardowo, czyli do góry. Jak chodzi o wyposażenie wentylatora, to jest tylko jeden niewielki z tyłu, a śledzie oczywiście są wyłamywane, poza pierwszym z tego, co widzę, który jest przykręcany. W tym przypadku on będzie przydatny, sobie go wykręcimy, bo tutaj będzie oczywiście również osobna karta graficzna. Przewody, żeby nie przeszkadzały na bok. Pierwszy raz nie muszę dokręcać tych elementów, czyli stędów do samej płyty głównej, ponieważ tylko cztery tutaj potrzebuję, bo to jest płyta główna w standardzie Mini ITX. I normalnie tutaj już bym założył w tej chwili zaślepkę na porty wejść-wyjść, tutaj, w to miejsce, no ale że ta została przygarnięta, no to niestety takiej opcji nie mam. Jedynie co, to sobie tutaj poluzuję przewód od wentylatora, żeby on mi nie przeszkadzał. Ok, to biorę z tyłu i lecimy sobie już z płytą główną. No okej, tu wystarczy ją odpowiednio tylko osadzić, bo no niestety nie mam do czego tego dopychać. Teraz już nie wkrętakiem, ale sobie samą końcóweczkę wezmę, żeby można było chwycić śrubki i już płytę główną przykręcić. Budowanie właśnie HTPC w oparciu o płyty Mini ITX. Jeżeli macie jakiś taki, wiecie, pomysł na wykorzystanie możliwości, to jest całkiem fajna sprawa, bo można złożyć naprawdę niezłe komputerki, stosunkowo nieduże, a zawsze macie pełen wachlarz możliwości, jak chodzi o wykorzystanie. No okej, teraz trzeba to dokręcić. Tak szczęśliwie się składa, że ta płyta główna poza podpięciem czteropinowym do chłodzenia procesora ma również jeszcze jedno dodatkowe, gdzie mogę ten wentylatorek od razu podpiąć. No i fajnie by było od razu ten kabelek ułożyć, tak żeby on nie przeszkadzał. Tyle, że potem trzeba będzie go troszeczkę przyciąć. I przycinamy. To sobie na razie odłożymy. Moi drodzy, teraz mamy płytę główną już zainstalowaną, natomiast jeszcze nie zakładam chłodzenia, mimo że jest stosunkowo nieduże, to tutaj mamy tak porty wszystkie poupychane, że gdybym założył to chłodzenie, najzwyczajniej w świecie przeszkadzałoby mi to w dalszej instalacji komputera. Dlatego już teraz instaluję sobie zasilacz, jeszcze bez podpinania przewodów. Dopiero jak zainstaluję zasilacz, będę podpinał sobie resztę przewodów i je od razu układał, ale tego Wam oszczędzę. Po co macie się męczyć i patrzeć na układanie kabli, skoro jest osobny poradnik na ten temat. Ok, cyk. I instalujemy. Teraz, kiedy zasilacz jest już zainstalowany, ja biorę się za podpinanie wszystkich przewodów. No i cyk, kabelki poukładane w miarę i popodłączane. Od razu zainstalowałem również dysk SSD, który posłuży mi tutaj do testów całej tej platformy. Teraz to, co muszę zrobić, to dwie rzeczy. Po pierwsze, muszę sobie wykręcić, zrobić miejsce do instalacji karty graficznej. Tutaj już jedną zaślepkę wyłamałem, a drugą po prostu wykręcam. Drugą, ale która tak po prawdzie kolejnościowo jest pierwsza. To wyciągam na dół, bo to mi przydatne nie będzie. I na tym etapie mogę od razu zainstalować chłodzenie. Ale tutaj nie można zapomnieć o dwóch bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze, jeżeli macie nowe chłodzenie, to tutaj będzie folia. Trzeba ją zdjąć. Po drugie, nakładamy pastę termoprzewodzącą. Sposobów jest kilka, ale smutna prawda jest taka, że różnice dla normalnego użytkownika są żadne. Teraz jeszcze muszę sobie tutaj odbezpieczyć
przewód, ponieważ podpięcie wentylatora jest w nieco innym miejscu niż zwykle, a instalacja samego chłodzenia to jest dosłownie zapięcie dwóch zaczepów. Tyle, że z uwagi na bliskość już poszczególnych innych elementów, trochę trzeba się nagimnastykować. Najgorzej ten przy zasilaczu. Teraz wiecie, dlaczego najpierw podpinałem przewody, bo teraz podpinać te przewody w tym przypadku byłoby wręcz niemożliwością. Drugi zaczep i cyk, i już jest chłodzenie założone. Przewód jeszcze troszeczkę można gdzieś tam pod radiator schować, tak żeby nie przeszkadzał. No i kolejna rzecz to jest instalacja karty graficznej. Odbezpieczamy slot, bierzemy naszą kartę graficzną, nachylamy się nad naszym sprzętem i instalujemy kartę w slocie, tak żeby ten bardzo ładnie się zatrzasł. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ samą kartę graficzną wypadałoby przykręcić. No, tu sobie dokręcimy już ręcznie. Jest wkrętarka na najniższą moc ustawiona. Ok. Tu trzeba ją tak ustawić, żeby nie było problemów potem z podpięciem ewentualnie przewodów. No i w przypadku tej obudowy mamy jeszcze taką zaślepeczkę. Nie ma zaślepki od portu wejść-wyjść, ale to chociażby z tego sobie skorzystamy. Zawsze będzie to miało ręce i nogi. Ok. Jest założona karta graficzna, ale zostaje jeszcze kwestia jej zasilania. W tym przypadku jest to podpięcie jednego 6-pinowego przewodu. Ok. Karta graficzna jest również podpięta. Jeszcze tylko teraz tutaj przewodzik się ułoży tak, żeby to nie przeszkadzało. Dokończę aranżację okablowania i zaraz zobaczycie efekt końcowy. I co? Gotowi zobaczyć efekt końcowy? Tak wygląda całość. Nie jest to może mistrzostwo świata, ale biorąc pod uwagę, jaką tutaj mamy aranżację okablowania, gdzie te przewody trzeba było popodpinać, uważam, że wyszło to naprawdę nieźle. A teraz czas porozmawiać o cenach i nie tylko. Co do kosztów, procesor około 250 zł, płyta główna, no to jest szaleństwo, bo to jest ponad 500 zł, można ze spokojem znaleźć płyty sporo tańsze. Jeżeli chodzi o zasilacz, około 110 zł na chwilę obecną, chłodzenie to jest niecała stówka, tak samo jak obudowa w granicach 95 zł, mniej więcej właśnie tą obudowę Armisa R1 znajdziecie. Dysk twardy to wydatek rzędu około 220 zł z małym kawałkiem, karta graficzna nieco ponad 500 zł, natomiast totalnym szaleństwem są tutaj pamięci, bo w takiej konfiguracji jak do testów to dotarło, czyli z 16 GB, 3200 MHz, taktowanie to jest wydatek blisko 1000 zł. I tutaj całość platformy w takiej konfiguracji to wydatek około 2700 zł. Bardzo dużo jak na ten sprzęt, ale zwróćcie uwagę, że tutaj sporo można zaoszczędzić. Po pierwsze, myślę, że większość osób, która przede wszystkim zdecyduje się na zakup zestawu opartego właśnie o Athlona 200G, to po pierwsze kupi sobie nie 16, a 8 giga pamięci w dwóch kościach. I po drugie, nie taktowane 3000 czy tam 3200 MHz, bo ten procesor nawet tak szybkich kości nie obsłuży, a taktowane 2666 MHz, takie prędkości maksymalnie ten procesor obsługuje, a to już jest wydatek rzędu 400-450 zł, a nie prawie 1000, więc tutaj już mamy zestaw za około 2000 mniej więcej 200 zł. Co więcej, jak chodzi o płytę główną, no to umówmy się, ale ta płyta Gigabyte AB350N to jest wręcz po prostu szaleństwo do takiego zestawu. Większość osób w zupełności zadowoli się płytą w granicach 300-350 zł, a też znajdziemy w tej cenie układy oparte o chipset B350. Więc jak najbardziej w tym momencie schodzimy do około
około ceny 2000 zł i to już jest mniej więcej kwota, za jaką na chwilę obecną kupicie na przykład Xboxa One X z jednym padem, dyskiem 1 TB. Oczywiście można by tutaj jeszcze przyoszczędzić przynajmniej stówkę na samym chłodzeniu, bo to chłodzenie należy traktować absolutnie jako coś opcjonalnego i raptem schodzimy do mniej więcej kwoty około 1900 zł za zestaw oparty o, moi drodzy, Athlona 200GE i RX-a 560. Słuchajcie, ja jak widzicie w tle będę powoli kończył instalację systemu operacyjnego, a teraz konkurs i zadanie dla Was. Moi drodzy, mamy do wydania taką realną kwotę na zestaw oparty o ten procesor i o RX-a 560 w granicach około 2000 zł bez przepłacania za dodatkowe chłodzenie czy za pamięci w tak dużej ilości i tak wysoko taktowane, które zresztą też nie będą wykorzystane. Zadanie dla Was jest bardzo proste. Napiszcie w komentarzu alternatywne konfiguracje, które byście w tej cenie złożyli i tutaj mała podpowiedź, nie musicie się ograniczać tylko i wyłącznie do zestawów nowych, czyli z nowych części. Mogą to być również zestawy mieszane, gdzie część podzespołów będzie używana, a część to będą podzespoły nowe lub ewentualnie całość części używanych. Słuchajcie, dla najciekawszych odpowiedzi mam tą klawiaturę. Klawiaturę Cobra Pro Abyss RGB, jest to klawiatura mechaniczna z przełącznikami niebieskimi, z podświetleniem RGB. Kto napisze najciekawszy komentarz, kto napisze najciekawszą odpowiedź, to oczywiście z tego grona, z grona subskrybentów, bo to się rozumie samo przez się, przy okazji testu tej platformy zostanie wyłoniony zwycięzca. Ja już teraz życzę Wam powodzenia, mam nadzieję, że film w takiej formie się podobał. Muszę już kończyć, bo za chwilę gardło mi całkiem wysiądzie. Dzięki za uwagę. Dawajcie łapki, czekam na Wasze komentarze, byle fajne i widzimy się w następnych filmach. Cześć, hej!